Cześć wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Yuken. Kolejny odcinek z Total Battle i druga część dotycząca ranga roku. Dzisiaj no musimy zacząć od jednej ważnej informacji, ponieważ jednak będzie, no nazwijmy to jedno sprostowanie do poprzedniego odcinka, w którym pokazałem wam ten hack na rangę. I niestety widzowie ten hack, co widzieliście zresztą i to już zaczęli ludzie pisać na czacie klanowym, na czacie Królestwa. Niestety właśnie wczoraj ten hack, no połowicznie można powiedzieć, przestał działać. Nazywam to połowicznie, dlatego że to, co wam pokazywałem mniej więcej krok po kroku, jest skuteczne, żeby zdobyć szybciej te punkty. Natomiast nie działa ten hack docelowy. Słuchajcie, to może wyjaśnię, o co chodzi. Było w tym poradniku, w tych poradach, ja to też robiłem pierwszy raz i testowałem, więc nie wiedziałem, jak to wygląda tak w 100%. Robiłem to też na waszych oczach, że tak powiem. Ale był taki główny zapis dotyczący obu tych wersji tego poradnika, że nie wchodzić do sklepu po rozpoczęciu ranga roku, tak? Żeby nie wchodzić do sklepu. No i właśnie, już wiem, o co chodzi. Dlatego mieliśmy nie wchodzić do sklepu, bo wcześniej ten trik działał na tej zasadzie, że jeśli my skończyliśmy powiedzmy szkolenie wojska wyższego levelu i wtedy już na samym końcu tego poradnika weszliśmy do sklepu, no to tutaj pojawiały się oferty, które są dostępne dla G8 w moim przypadku. No jeśli ja zrobiłem G7, znaczy przepraszam, teraz źle mówię, jeżeli ja miałem G6, to teraz oferty wyświetlają się dla G6. Ale jeśli właśnie w moim przypadku powinny się, jeżeli by ten trik działał, wyświetlać oferty do G7, czyli do tego poziomu, który awansowałem. Jak widzicie, no ja tutaj z pamięci mogę wam powiedzieć w 100%, no nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. To wszystko, co tu widzę, to są oferty, moi drodzy. Tu najłatwiej po tych bilionach poznać, bo wiem, że na G5 było to 100 milionów tego expa, tutaj jest, potem był 1 bilion, przypuszczam, mogę się domyślać, że na G7 jest 10 bilionów, jakby to miało sens, ale tutaj nie chcę w błąd wprowadzać, jeśli nie widziałem, więc jakby widząc po tych ofertach, że to są typowe oferty, widzowie, niestety dla wersji G6 i to się nie zmieniło, ten hack w tym momencie, w tym sensie nie działa, natomiast ma on swoje zastosowanie, bo jak widzicie, mamy tutaj wyliczony, system nam wyliczył te punkty dla G6, tak? I jest wyliczone dla G6. W momencie, kiedy atakujemy też wojskami G7, no to te punkty łatwiej nam zdobywać. I widzieliście to w poprzednim odcinku, stąd była moja taka pierwsza ocena, że to działa. No działa w tym sensie, że zdobywacie bardzo łatwo punkty i zresztą zaraz wam to demonstruję, bo jakieś ataki chcę zdobyć. Chcę wam pokazać, na co te punkty chcę zdobyć, tylko sobie jeszcze chwilę musimy poczekać, więc sobie przejrzymy najpierw już sklep, bo chcę, żeby mi się skończyły zasoby zbierać. Chociaż to też nie jest konieczne, bo mam już wojsk wyszkolonych. W porównaniu do poprzedniego odcinka, drogi widzu, widzisz, że przybyło mi dość sporo złota, srebra przede wszystkim, bo już byłem na zero. I jeszcze wiedząc, że byłem na zero, tutaj moje wojska, słuchajcie, zbierają 10-milionową kopalnię, którą sobie zbudowałem. No jest trochę mniej tutaj w zasobach, bo ja ją odesłałem wojska, żeby je zamienić, nie? Bo jakby stwierdziłem, że tyle czasu to się będzie zbierało. Tu niestety jeden minus i to się też, widzowie, z wami podzielę. Tempo zbierania zasobów mi wzrosło z 10 godzin na 12. Dlaczego? Dlatego, że dosyć mocno, ale ponieważ mam te punkty, to je sobie mogłem resetować. Resetowałem punkty bohatera i gdzieś trochę też musiałem przeznaczyć na archeologię, bo wyobraźcie sobie, że jak tutaj nagrzebałem i tą archeologię nie miałem w ogóle zrobioną w bohaterze, to nagle się okazywało, że krypty 20 poziomu na raz nie jestem w stanie obsłużyć, no niestety. Natomiast, no jak wiecie, chodziło mi głównie o to, żeby się skupić tutaj na armii, która chciałem, żeby miała jak najwięcej siły, zdrowia, no bo wiadomo, no przygotowywałem się do ranga roku, także tutaj każda rzecz była bardzo, bardzo, bardzo ważna. Także wygląda moja armia, moi drodzy, w tym momencie, że no tych niestety najemników nie mam. Powiem szczerze, nie mam i na następnego epickiego potwora, na starożytnego będzie problem, bo wiem, że już przez tego ranga roku, który trwa 2 dni, no wiem, że nie zdobędę najemników. Kupować nie zamierzam za 200 zł, no chyba, że uda mi się, tak jak mówię, ale o tym się dowiecie. Kupić to w wersji no, z innego kraju, to wtedy chętnie. Natomiast jak widzę, ten trik też już nie działa, także no niestety, gra nam tutaj trochę też utrudnia.
Szkole sobie już te wojska, zostały mi tylko jeszcze jeźdźcy, mi zostali i sępy. Bardzo bym chciał, no ale jak wiecie, punkty waleczności no tak nie spadają z nieba, to już nie da się tego rozmnożyć. I tu patrząc też generalnie na sklep, moi drodzy, to mamy coś takiego jak 13 bilionów punktów waleczności. Mi one były pilnie potrzebne, więc je sobie wykupiłem. No ale tylko 3 można było wykupić, więc jakby wykupiłem wszystkie. Ze sklepu Jorgumunda to wiecie co, pamiętajcie, żeby w pierwszej kolejności, jeszcze raz to powtarzam z poprzedniego odcinka, wiem, że mówiłem to kilka razy, ale pierwsze co musicie kupić w tej napaści, tak? Bo Jorgumund to jest to, jak robicie napaść z przyjaciółmi. No pierwsze, najważniejsze to jest ten bonus Fenirów, nie? Żeby po prostu było super. Czy ja tu coś jeszcze, moi drodzy, kupię? Odpowiedź moja brzmi nie, dlatego że będę w tym momencie zbierał punkty już na klejnoty. Jeśli chodzi o samego Fenira, to już zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast na pewno nie będę punktów waleczności tutaj kupował, bo to się no już w żaden sposób, widzowie, nie opłaca. Za mało punktów, za drogo. Możliwe, że jak mi zabraknie, to sobie jakieś tam srebro kupię, bo to jest 15 milionów, czyli 3 wojska bym wyszkolił. Na pewno sobie kupuję smocze monety, ale to zobaczymy. To zobaczymy, zostawiam, widzowie, to na koniec. Smoły raczej nie będę kupował, raczej sobie kupię również klucze do krypt 20 poziomu, bo one mi się przydadzą. Natomiast mnie interesuje tutaj ta zakładka najbardziej, najmocniej, nie? Także będę chciał tutaj, widzowie, no... Myślę, że kupić te klejnoty raczej zielone na razie, wszystkich po 3 muszę mieć, no może i by dało radę na niebieskie, byłoby lepiej, bo na niebieskie, już o fioletowych to mogę zapomnieć, ale gdybym jakimś cudem, widzowie, kupił niebieskie, tylko musiałbym wszystkie 4 kupić, więc to też trzeba liczyć siły na zamiary, ale gdybym kupił niebieskie, to byłoby fajniej na pewno, bo chcę sobie taki typowo ekwipunek, widzowie, na epickie potwory załatwić. Zobaczcie, zielony no to jest 35%, niebieski 45%. Wtedy naszą Kleopatrę bym w to ubierał. Może mi się uda jeden właśnie kamień kupić i Kleopatrę w to ubrać. Ale oczywiście to jest pojedynczy kamień, a pamiętajcie, że Kleopatra potrzebuje 3 ubrań, więc to tak troszkę mi zajmie czasu, nie? Ile mi to, widzowie, zajmie, ale będę starał się to zrobić. No dobrze, jeżeli ktoś by napaść organizował, to byśmy do przyjaciela dołączyli. Zobaczyli, jak to się ma, jeżeli mamy niestety mniej już tych najemników. Jak widzicie, prezenty cały czas płyną. Tutaj członkowie klanu są dość aktywni, a jestem ciekaw, czy ja mogę sobie sprawdzić. Proszę bardzo, widzowie, na którym... O, jak zwykle nasz Konstantinę, pozdrawiam przyjaciela z klanu. Konstantinę zawsze jest pierwszy. Ja nie wiem, jak on to robi, że on tyle punktów zdobywa, nie? Naprawdę. Pokaż szczegóły. No, jestem na 70 pozycji, wiele ataków jeszcze nie... Nie wykonałem, moi drodzy, wiele ataków, także wstyd trochę ta 70 pozycja i będę raczej chciał znacznie iść wyżej, żeby chociaż 50 być. I powiem wam tak, że odpowiem wam najbardziej szczerze, widzowie, ja z niektórymi graczami z Turcji nie mam co tutaj nawet rywalizować, słuchajcie, bo oni mają super mocne pakiety. Jeżeli ja bym miał możliwość kupowania w Turcji, to też bym miał te pakiety na przykład najemników i bym był bardzo, bardzo, ale to bardzo wysoko. Natomiast, no moi drodzy, nie jestem wysoko, bo no nie mam możliwości kupowania tych pakietów. W Polsce to jest dla mnie majątek, no 200 zł nie będę wydawać. Także, moi drodzy, no niestety, no zawsze coś kosztem czegoś, prawda, i no wiecie, jeżeli ludzie dużo pieniędzy w to ładują i można by w to władować nawet, nie wiem, z 1000 zł czy 2000, oczywiście, że ja bym mógł być gdzieś tam wysoko i szybko się rozwijać, natomiast no nie celem moich poradników jest to, by mówić wam, jak ładować kasę. Celem jest właśnie, jak sobie radzić tej kasy, nie wydając. I cały czas to będę powtarzał. Jak wam też mówiłem, mi się niedługo, widzowie, kończy. Mi się niedługo kończy, słuchajcie, ta status premium. I go nie będę przedłużać, no bo tak co 2 tygodnie, widzowie, gdybym miał, wiecie, co 2 tygodnie płacić 20 zł, to tak się wydaje, ale w skali miesiąca to już jest prawie stówka, nie? 24 to kosztuje. Także nie, tak nie będziemy robić, także premka mi się kończy, teraz ją na maksa wykorzystam, właśnie mamy. Jak tam ze zbieraniem zasobów? No, nie będziemy, myślę, czekać, weźmiemy specjalistę, dokończymy, jeździec Lwów będzie
bo jeżeli byśmy wysłali naszą animatorę, chociaż jak widzicie w tych marszach, napaściach ludzie wysyłają również Kleopatrę i to jest tak naprawdę, widzu, dla od ciebie zależne, natomiast ja ci chcę coś pokazać i mogę się tylko domyślać, że ludzie wysyłają Kleopatrę dlatego, że Kleopatra weźmie więcej wojsk, bo zobacz, drogi widzu, jeśli tutaj siła całej armii to jest 230%, no bo ją tak ładnie levelowałem, oczywiście muszę ją ubrać, bo ma animatora jej ubrania. I generalnie tylko dlatego mógłbym brać Kleopatrę, żeby po prostu więcej wojska zabrać. I to jest główny argument, natomiast zobaczcie, dlaczego biorę animatorę, bo tu mam 240% siły, czyli nawet mam więcej niż nasza Kleopatra, tak? Także widzicie, widzowie, no oczywiście nasza animatorę ma 160 tylko level, więc znacznie mniej tej armii weźmie. Co ja tutaj wykombinowałem, to jeszcze możecie zobaczyć, Helenę awansowałem na 177 poziom po prostu z tych punktów doświadczenia, które kupiłem w sklepie Fenira, dla jasności. Podniosłem celem oczywiście naszej Heleny, to jest 185 poziom, żeby tutaj to wszystko grało. Oj, nie tu. Cały czas jak ktoś się dziwi, jakby co, skąd wiem, jaki kapitan powinien mieć poziom, to cały czas wam pokazuję, że wyznacznikiem zawsze jest to. No tutaj jakby nasza animatora uzyskała 170, byłoby bardzo fajnie, bo też byśmy kolejne punkty zdobyli i myślę, że jest spora szansa, że animatorę na 170 poziom mi się uda awansować podczas ranga roku, ale nie mówię, że na 100% to się stanie. No tutaj tutaj gagatka Aleksandra nie chce mi się na 150 poziom, bo po prostu ten Aleksander nie jest mi do niczego potrzebny, więc to też nie będę tak ślepo awansował. Natomiast właśnie dlatego mówiłem, że Helenę na 185 poziom, bo będzie to konieczne. Ale ładnie ta Kleopatra wygląda, 230 poziom, pięknie. Wiecie, widzowie, kiedyś, powiem wam szczerze, że kiedyś to w ogóle wydawało mi się nierealne, nie? Żeby jak to Kleopatra, 200 poziom, ile to jest czasu, ile to jest roboty. A tak naprawdę, odkąd, widzowie, dołączyłem do klanu, ale tego jeszcze poprzedniego, zanim tutaj połączyliśmy klany, no to myślę, że będzie to kwestia, no myślę od lipca, cały lipiec, sierpień, wrzesień, październik. No to takie 4 miesiące bite, 4,5 miesiąca, bo mamy połowę października. No to w te 4,5 miesiąca, moi drodzy, albo może trochę wcześniej dołączyłem, może w czerwcu. No dobra, no ale nie będzie to dłużej niż pół roku w każdym razie. No to wiem, że dosyć mocno naszą Kleopatrę awansowałem. Przypominam wam też, że jak zaczynałem nagrywać serię, to już chyba byłem w tym klanie tutaj po integracji. Także też nie wiem, tam kapitan Kleopatra mogła mieć 170 poziom, ale możemy to zobaczyć, cofając się do pierwszych odcinków. I to wtedy sami zobaczycie, o ile Kleopatrę awansowałem, jak te poziomy weszły. Na oko mogę powiedzieć, że był to około 170 poziom Kleopatry, może niższy. Szczerze nie pamiętam. Nie pamiętam. Bo Kleopatra mi ładnie idzie i będę starał się nadal ją rozwijać. No moi drodzy, dobrze, to byśmy sobie zrobili chyba napaść z kimś. Ale tego Fenira też musimy zdobywać, więc tutaj jest troszkę roboty. Wiadomo, muszę to robić dość taktycznie i widzę, że na wskrzeszanie najemników czy potworów jak najbardziej mam złoto i świętej mikstury też mi nie brakuje. No natomiast z tym srebrem te 50 milionów, widzowie, to nie jest wcale tak dużo. Zaraz będę miał 60 milionów, bo wojska ukończą zbieranie zasobów i za chwilkę będzie tutaj 60 milionów. Natomiast to wcale, widzowie, nie jest tak dużo, jakby się mogło wam wydawać. Patrząc, że stosujemy, pamiętajcie, widzowie, stosujemy tą metodę, którą zresztą zobaczycie, że jak atakujemy, to wojska uśmiercamy i jakby na nowo szkolimy ze srebro. I to jest dosyć taka metoda bardzo, bardzo kosztowna, natomiast na pewno mniej kosztowna niż skrzeszanie świętą miksturą czy złotem. No bo oczywiście, jeśli ja bym tu hipotetycznie, widzowie, to jest cały czas co powtarzam, jeżeli ja bym tutaj, no nie wiem, był milionerem i sobie zainwestował, nie wiem, z 1000 złotych w tą grę, na różne pakiety, jeszcze pewnie w Herkulesa,
to uwierzcie mi, że miałbym o wiele łatwiej i miałbym tego złota tyle, żebym sobie tylko wszystko wskrzeszał i byłbym w stanie ten Rangarok cały przejść, kurczę, totalnie najlepiej jak się da i nawet pouzyskiwać, słuchajcie, tu w sklepie te najmocniejsze ekwipunki, tak? Nawet bym był w stanie, wiecie, te totalnie najlepsze ekwipunki pouzyskiwać. Natomiast no, wszystko to, moi drodzy, jak widzicie, zależy od kasy. Ja uważam, że wydawanie dużych ilości pieniędzy w tą grę jest bez sensu. Rozumiem i sam to robię, jak widzicie, raz na jakiś czas w wyjątkowych sytuacjach, żeby sobie pomóc, to uruchomić status premium. Po prostu, ale to jest i tak drogie, no bo to by wychodziło stówka miesięcznie, jakbyśmy co tydzień mieli aktywować. No i rozumiem złotą przepustkę do triumfalnego wyzwania. Raz na jakiś czas, jeśli pojawia się za 20 zł promocja, na przykład na najemników, a ich nie masz, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć te 20 zł na tych najemników symbolicznie wydać. Natomiast to jest wszystko. To jest wszystko, co ja jestem w stanie zaakceptować, jeśli chodzi o wydatki, bo te pakiety, moi drodzy, 200 zł za, zobaczcie, no oczywiście bardzo fajnie, 24 tysiące epickich potworów, tu nawet widzę, oferta mi się zmieniła po awansie na G7, bo w poprzedniej ofercie się pokazywało 16 tysięcy epickich potworów, teraz się pokazuje 24 tysiące naszych najemników, także słuchajcie, no jest różnica spora, nie? Ale widzicie, kupiłbym jeden taki pakiet, drugi na przykład taki, zobaczcie, ile bym miał najemników, tylko no nie w tym rzecz. No bo to jest, moi drodzy, no prawie 500 zł, także wiecie jak jest, nie? Wiecie jak sytuacja się kształtuje. Dobrze, nasza animatore jest ubrana jak trzeba. Myślę, że nam za chwilę też wbije nowy poziom, więc zrobię to razem z wami. Co bym tu zrobił? Niech jeszcze mi ten stor wróci z tych zbierania zasobów, bo już wykorzystamy tego jeźdźca. Jeźdźca lwów już też przyspieszymy. O, idzie stor. Idzie, pędzi, leci. Dobra. Leci, pędzi mój stor. I zaraz patrzcie, patrzcie tutaj na srebro, jak, o, już jest 60 milionów, jak ładnie, cyk. Było, znaczy chciałem powiedzieć, drogi widzu, że było 60 milionów, bo już nie będzie niestety. Zobaczmy, specjalistów też chcę wysyłać, bo widzę, że to się tutaj też sprawdza, także zrobimy totalnie mieszaną armię w tej chwili do tego ataku. No myślę, że tutaj sobie gryfy będę szkolić. Oj, Helenę chyba wyłączyłem, nie, zobaczcie, 10 dni. Niedobrze. Widzicie, jaka jest różnica, widzowie? 10 dni z 9. Dzień jest dłużej. I to jest to, co mówiłem, że czasem trzeba się zastanowić, zanim coś robimy. Bo ja zamiast tego stora stąd wywalić, dać Farthada, który by też tutaj coś wpłynął, bo ma te klejnoty, to niestety się zgapiłem. Ale dobra, zrobimy to inaczej. Tutaj damy animatorę jako pierwszą, bo będziemy jej używali. To chodzi tylko po prostu o to, żeby się nie mylić. Wiecie, ja jakby ta kolejność kapitanów, bo ktoś z was może zadać pytanie, czy kolejność kapitanów ma tutaj znaczenie, to jest kwestia twojej wygody, tak? Jeśli na przykład miałem Cartera na danej pozycji zazwyczaj w danym okienku, a robiłem zbieranie krypt, wiecie jak to jest. Czasem człowiek się pomyli, coś robisz szybko. Więc żeby te pomyłki właśnie uniknąć, a taką pomyłkę przed chwilą zrobiłem, jak widzicie, no bo jakby tragedia się nie stała, ale trochę jestem w plecy, nie? Jeśli chodzi o to. No dobrze, moi drodzy, spróbujmy zorganizować napaść, bo widzę, że nikt tutaj z przyjaciół nie organizuje, a zależałoby mi jeszcze troszeczkę tych punktów tutaj zdobyć. Zorganizuj napaść. Kleopatra nie, Helena też nie. Animatore, dobrze. Słuchajcie, no jak widzicie, no liczba najemników jest naprawdę, to aż serce boli. Ja tutaj mam ostatnich najemników z triumfalnego wyzwania. Jeszcze jest 14 dni do końca wyzwania triumfalnego, a już mam wszystko jakby wykupione w triumfalnym wyzwaniu i wszystko osiągnięte, także no dobra, to już niech tam sobie będzie. Także moi drodzy, no niestety, nie? Niestety. Serducho pęka, a nie będzie giełdy najemników. Giełda najemników następna będzie dopiero jak... A tu już niech zostanie też tak, jak było. Giełda najemników, moi drodzy, następna dopiero będzie, kiedy będzie starożytny potwór. Jeśli mam mało tych tutaj, jak widzicie, potworów, to... Znaczy, jeśli mam dużo, to żeby tyle nie tracić, to... Aha. Wiecie co, to może tych mocniejszych nie będę brał, bo po jednym to tak mi się średnio opłaca, chyba że go na stratę... 115 to 110...
No dobra, spróbujmy zrobić szaloną rzecz i z każdego po jednym, widzowie. Jeżeli się uda, nawet się nie uda. Ale spróbujmy. O, jest. Ktoś, kurde, napaść organizuje. Ja pierdzielę. Mówię ja pierdzielę, dlatego że już miałem liczby uszykowane, a teraz muszę, zobaczcie, na nowo to wszystko wpisywać. Dlatego mnie to zawsze gdzieś tam denerwuje, że nie można tego szablonu zapisać, a zawsze wam mówiłem, że te liczby to są bardzo ważne, żeby nie tracić, i przez to, że ktoś teraz napaść organizuje, to ja mam, jakby widzicie, problem totalny. Dobra, weźmiemy mniej ich teraz. Okej, okay, i teraz tak. Aha, tutaj już tutaj liczbę mi zapamiętało. Okej, okay, moi drodzy, tylko wiecie co? Cholera, nie wiem, czy to tak wejdzie. 3500 nie wejdzie. Czy musiałbym te liczby zmienić? To wiecie co? 5000. No i pewnie nie zdążę nawet do napaści dołączyć. Dlatego mnie to, widzowie, zawsze gdzieś tam denerwuje, bo te wpisywanie liczb, już pewnie napaść będzie cała zajęta albo zbyt krótki czas i nie zdążę dołączyć. Jeżeli 5000, to tych 2500, to tych 250, to tutaj też 2500. Dobra, jest 2000. Dobra, dajemy tak, bo już nic nie zrobimy. Zacznij marsz. Widzicie, pełna obsada. No. Chociaż niby idę do tej napaści. Niby idę do tej napaści, widzowie, no to niby dołączyłem w ostatniej chwili, ale jakby widzicie, o tu moją koleżankę Beryl, podejrzyjmy, też ma ładny poziom Kleopatry, 225. No, Beryl ładnie, też już wyszkoliła, widzę, G7. Tak zawsze patrzę na Beryl, bo my tak razem się rozwijaliśmy, razem te G7 próbowaliśmy osiągać, także... Także dlatego patrzę. Ja wziąłem, słuchajcie, naszą animatorę. O, jest, zdążyłem, załapałem się. Załapałem się, zobaczcie, tu niektórzy przyjaciele mają ale nikt nie zwraca uwagi tak na 100%, zobaczcie. Czasami ludzie dołączają, żeby dołączyć, bo nie ma czasu, widzowie, na to, żeby tych liczb tak dobierać. Chociaż tu przyjaciel wysłał więcej najemników, a mniej wojska, bo tylko 3000 kruków wysłał. Te kruki podobno są świetne. O, proszę, animatorę nam awansowała. Zobaczmy wyniki, moi drodzy. 110 tysięcy punktów. Nie, 44, ale nic nie dostaliśmy. Nie wiem, jak to się stało, widzowie. Czyli coś się zbagowało, cholerka. Chyba, że to w ogóle coś tutaj nie działa. Coś się zbagowało. No, to jednak już jest naprawione. Już zobaczcie, ja myślałem, że tu więcej osiągniemy, a to już jest naprawione i jedna napaść i tak naprawdę nic nie osiągnąłem ze sklepu. Szkoda, widzowie. To może Fenira muszę poatakować. Czyli to tak nie jest. Jednak przez noc coś się tutaj... Kurczę, tutaj zostało, a później jest ciężko. No niestety, widzowie, niestety, nie? Szczerze, nawet jak mam być szczery, teraz patrząc odnośnie tego tipa, to zobaczcie, wcale jakoś super dużo tego doświadczenia nie dostałem. To nie jest dla mnie jakoś dużo. Przecież ja atakując... starożytnego potwora miałem o wiele więcej doświadczenia. Te punkty łuski Jorgumunda bardzo mało według mnie, bo w starożytnym miałem przynajmniej 100-120 tysięcy za atak, a tutaj 44. No armię czy dobrze dobrałem? No dałem tych specjalistów, ale oni mi się też sprawdzali. Przypuszczam, że niski wynik wynika z tego, widzowie, że mam bardzo mało najemników i to musicie... Tak, zaraz któryś z widzów powie, pokaż szczegóły, no ale te szczegóły nam nic nie dadzą, bo tutaj będziemy widzieli też przyjaciół. Więc jakby, wiecie, nie wiemy, no tutaj trzeba patrzeć na przyjaciół, także te szczegóły nam tutaj nic nie dadzą. No nic. Powiem szczerze, ta gra, czasem mam wrażenie, ta losowość tej gry jest tak skonstruowana, widzowie, że mam dziwne wrażenie. A co, tylko 3000? To czekajcie, to aż kusi, żeby jeszcze raz w napaści wziąć udział. Powiem wam, że czasami to jest tak skonstruowane, że mi się nie podoba, nie? Że jakby ta gra jest tak skonstruowana, jakby naprawdę, nie wiem, miała na celu od ciebie kasę wyciągać, żebyś ty... Po prostu nie rozumiem pewnych rzeczy i to po prostu zastanawiam się, czy na pewno mamy wpływ na wszystko, bo jest wiele rzeczy losowych, ale
mam wrażenie, że oni tutaj jako twórcy, mówię, to podzielę się z wami taką opinią i przemyślcie to, drodzy widzowie, bo jest kwestia taka. Wiadomo, że gra jest darmowa, no ale twórca chce na tej grze zarabiać. Więc co taki twórca robi? No kombinuje, tak, żeby ludzie jak najwięcej kasy wydawali. Dobra, nie będę może już tutaj tych oddziałów jakoś dobierał starannie. Tak po prostu byle jak podobieram, dla przykładu, nie? I tutaj co? Tutaj mam w ogóle nie jakoś. No zanim ja to dobiorę, to... No dobra, to czekajcie. To tych dajmy na przykład 5000. 5000. Tu niech będzie 2000. 2000. 2000. 2500. To wtedy 255 nawet niech będzie. Tutaj też 2000. Nie, 2500 musi być. Oj. Do tych z 5000 robimy na 6, no i nie zdążę dołączyć do napaści. Widzicie, bo to jest za dużo zabawy, widzowie. Dobra, 8 to 7000. Już teraz jakby... Dobra, tam niech sobie tak będzie, zacznij marsz. Widzicie, no nie ma czasu, widzowie, nie ma czasu, żeby dobrać wojska, nie? Także ja już mówiłem w którymś odcinku ogólnie odnośnie tych napaści, że tutaj Total Battle powinno wprowadzić pewne zmiany. Chodzi mi o to, że nasz przyjaciel, czy ja, jak organizuję napaść, powinienem na przykład móc to ustawić na 5 minut i tak, drogi widzu, zaraz powiesz, że przecież można ten czas napaści na 5 minut ustawić. Tak, zgadza się, można, tylko ja mówię o czymś zupełnie innym. Przykładowo, ustawiam zbiórkę przed napaścią na 5 minut, ale w momencie, kiedy dołącza odpowiednia ilość graczy, czy nawet ja sam o tym decyduję, no tutaj powinniśmy teoretycznie nie atakować. W trzech. Nie atakujemy w trzech. Bo on powinien to odwołać w tym momencie. Nie, i tutaj kolega zrobił błąd. Nie atakuje się, moi drodzy. Nie atakuje się, jeśli nie jest pełna obsada. Od zawsze jest o tym mowa. Nie atakuje się. O, widzisz? Anuluj. No. Muszę napisać. No. No, dobra. Musiałem to napisać, no kolega widocznie o tym nie wiedział. Pamiętajcie, widzowie, taki właśnie protip wam pokazuję przy tych napaściach, że jak nie ma pełnej obsady, anulujcie. Po prostu to wpływa na wasze punkty również. Jeżeli w piątkę idziecie, już w najgorszym wypadku w czwórkę, ale no 3 na 5 to jest zdecydowanie za mało. Kolejna rzecz, moi drodzy, i właśnie to jest to, co mówiłem i tutaj mi myśl uciekła. Chodzi mi o to, że jeśli ja bym taką napaść organizował na 5 minut, i załóżmy, dołącza 5 graczy, powinienem mieć przycisk cyk, zacznij marsz, zacznij napaść, a nie, że ten czas leci, tyka i my jak tacy, już nie powiem kto, czekamy, nie wiadomo za czym, a moglibyśmy już maszerować. O, mogę dodać trochę smokowi smakołyków, natomiast za dużo ich niestety nie ma. Także co, ale co nie, to jak widzicie, smoka awansowałem na 190 poziom, także myślę, że to jest też, widzowie, dość dobry progres, nie? Levelowanie tego smoka na taki poziom, tam całkiem nieźle. Całkiem nieźle. I teraz tak, porównując jeszcze do Rangroku, bo tu będziemy się głównie na tym skupiali, to pamiętajcie, że jeżeli są te napaści, zresztą tutaj mamy raport, to co ja będę wam pokazywał. W dzienniku macie raport. Zobaczcie, jeśli jest ta napaść, to owszem, wasz kapitan zdobywa punkty XP, doświadczenia, tak? Natomiast, jak widzicie, nie ma tutaj punktów waleczności. Punkty waleczności są tylko w Fenirze, także też musicie się z tym liczyć. Dobra, tutaj przyjaciel organizuje napaść. Zobaczmy, już nie będę tych najemników ustawiał, bo mi się nie chce za bardzo. A nie zdążymy i co to będzie, widzowie? Co to będzie? Jak nie zdążymy po jednym każdego potwora tych.
najemników na full. Dobra, mamy armię ustawioną, więc tu nie ma co, myślę, inaczej kombinować. Dobra, zacznij marsz. Zacznij marsz. Jak widzicie, pomoc cały czas sobie klikamy, bo to też widzowie o to chodzi, żebyśmy sobie pomoc jako drużyna klikali. Pamiętajcie, że to dużo daje i widzieliście w poprzednim odcinku z tego ranga roku, jak mi się ten czas przesunął, ile to daje. No natomiast szkoda, że ten protip nie działa, że nie mam tych punktów. Muszę sobie radzić, jak sobie muszę. No zobaczymy, co się stanie po tej napaści. To już będzie możliwe, że jedna z ostatnich, widzowie, moich napaści, ponieważ jakby w sklepie, słuchajcie, wykupiłem wszystko, co chciałem. I jedynie jeżeli będę brał udział w napaściach, to tylko po to, żeby do ekwipunku zdobyć punkty. No i tutaj mam te punkty, już widzicie, do ekwipunku, tak? Tutaj te punkty do ekwipunku będę mieć jeszcze więcej, także zależy mi, żeby oczywiście te klejnoty pokupować, a potem już z Fenira będę kupować te klejnoty. No i ekwipunek myślę, że stworzymy. Natomiast pamiętajcie, że Rangarok też trwa 2 dni i tutaj nie ma co się, wiecie, jednego dnia sprężać, tym bardziej, widzowie. Muszę wam tu pokazać tą ważną rzecz, że następnego dnia zacznie się coś takiego znowu jak droga do ewolucji i esencja nieśmiertelności. To już będzie po resecie. I jeżeli ja teraz będę bardzo skrupulatnie, widzowie, brał udział w tych napaściach, w tym wszystkim, będę wskrzeszał wojska, no to rozumiecie, że dzięki temu zyskam również ten eliksir nieśmiertelności, czy jakkolwiek on się nazywa, i będę mógł Kleopatrę awansować, a bardzo chcę naszą Kleopatrę awansować o jeden poziom gwieździsty wyżej, żeby miała więcej siły armii i zdrowia armii, czy jak to tam było, zaraz zobaczymy, ale przyjrzyjmy się napaści. No już tutaj nie patrzymy, jak atakujemy, tylko że idziemy. No coś tu pykło, ale jak widzicie, nie jest to już to. Także na początku było ładnie, no jak widać, no jeszcze bym zrobił jeden atak, to kolejne 1,5 miliona punktów bym zdobył, pewnie, że tak. Ale niestety tak różowo, widzowie, to nie jest. A mi zależało tutaj na tych klejnotach, zastanowię się, czy niebieskich nie kupić. Natomiast tutaj no widzicie, no bo tu kupię niebieskie, ale tu nie kupię niebieskich, a najlepiej to w komplecie kupować. Także na razie zbieram punkty. Na razie, widzowie, zbieram punkty. Jak nasz raport? Widzicie, 50 tysięcy tylko tych punktów, także nie ma szału, nie? Szału nie ma, tyłka nie urywa. Niestety, widzowie, szału nie ma, tyłka nie urywa. To teraz sobie... Aż mnie znowu kusi, żeby wskrzesić coś, ale nie będziemy aż tak, wiecie, co szaleli. Jakoś tak mi się wydaje, że mało to kosztuje za wskrzeszenie, że 5 tysięcy złota za tyle wojska, to mi się wydaje, widzowie, bardzo mało. Wydaje mi się teoretycznie, że powinno być więcej, tak jak z pamięci, sięgam pamięcią, ale może coś już mi się, wiecie, coś już może mi się pomyliło. No i mówię, z najemnikami, jak widzicie, no jest to bolesne. Na pewno, słuchajcie, gdybym z najemnikami, odpowiednią ilością najemników atakowało, zobaczcie, nasza animatore zaraz znowu wbije kolejny level. Dlatego właśnie, jak widzicie, animatorę używam do tych napaści, bo cały czas jej siła tutaj wzrasta dzięki temu, tak? W tych napaściach i to się po prostu opłaca. No mógłbym tu podnieść animatorę, ale powiem wam, nie chcę, bo animatorę nie jest dla mnie aż tak ważnym póki co, niestety, kapitanem. Także, a to animatorę ma tutaj za wachlarz. Mogłem na to wcześniej gwardzistów. No okej, to dotyczy ogólnie gwardzistów, niech będzie. Niech będzie. No dobrze, moi drodzy, także ja tutaj jeszcze pewnie jeden odcinek do was nagram, pokazując wam moje dalsze postępy, jak tutaj z armią stoimy. Gryfy szkolimy, to dobrze. Tutaj tych mamy tak średnio. No tak średnio z tą armią. Jeszcze pomyślę, czy... Ale już piątek bym raczej nie dorzucał. Dużo ludzi dorzuca, ale bym raczej nie dorzucał. Tych specjalistów wykorzystam, aczkolwiek tutaj w tych napaściach ci specjaliści mi się średnio sprawdzają, moi drodzy. No i niestety nie wyszkolimy na razie więcej potworów, bo nie mamy smoczych monet, ale możemy je kupić, bo właściwie... Ale to w Fenirze znowu niestety, nie? Tutaj są te smocze monety. Tylko wiecie, widzowie, tutaj będzie trzeba takie trudne decyzje podejmować, bo albo się skupiam na ekwipunku, który jest mi do szczęścia potrzebny, albo sobie kupuję pierdołki, chociaż to nie są pierdołki, jak na przykład klucze. Zobaczmy, ile ja tych kluczy mam.
Znaczy miałem na zero, dla jasności. Przed Rangarokiem miałem, widzowie, na zero tych kluczy. To chyba było tu w innych. 45. No, Rangarok jest raz na miesiąc i powiem wam szczerze, 45 kluczy to mnie nie satysfakcjonuje. Ich musi być przynajmniej 100. Do 20 poziomu krypty rzadkiej. Także ich musi być tu przynajmniej 100, nie? Innego wyjścia nie ma, widzowie, nie ma innego wyjścia. Tutaj, jak widzicie, jakieś tam drobne prezenty, ale to tam nam nic nie zmienia. No nic, no nic, moi drodzy. No tak będziemy się po prostu bawili, atakowali raz z przyjaciółmi, raz samemu. To też... No nie pójdzie to, widzowie, tak łatwo, jak myślałem. Także tutaj mówię, jestem troszkę... Podsumowując ogólnie to, co to mówiłem w poprzednim odcinku, to niestety, widzowie, no nie działa to. Nie miałem na to wpływu, skąd miałem wiedzieć, że... Skąd, moi drodzy, miałem wiedzieć, że ta metoda przestanie działać, nie? Natomiast tutaj jeden atak, jeżeli tam 50 tysięcy czy 60 zdobywamy, jeszcze raz zobaczmy w dzienniku, bo nie pamiętam. No niestety tylko 50, a w poprzednim było, zobaczcie, 40, czyli tu i tak mieliśmy więcej. To muszę sobie porównać, widzowie, te dwa ataki. Muszę sobie porównać. 7000, 7000, tych tutaj było mniej. A, bo było mniej specjalistów, było po 2000, okej. Okay. Widzicie, 6 poziomu było po 2000, czyli to nie było pół na pół. Tam, gdzie jest pół na pół, tam są liczby gorsze, bo tu było, zobaczcie, 5000, tu było wszędzie tak samo. Pół na pół, czyli to jest cały czas ta teoria moja się sprawdza, że musicie przynajmniej o połowę mniej dawać słabszego poziomu niż mocnego, jeśli chcecie fajnie tutaj wyniki czepać. Natomiast jeśli bym zdobył jakimś cudem koło 60 tysięcy, no to jeszcze dwa razy po 1,5 miliona odblokuję. Nie wiem, jak to pójdzie już mi później tutaj dalej. No teoretycznie mogę dalej z tym też jeszcze pójść. Także to jestem w stanie te trzy spokojnie odblokować. Co do dalszych, to już widzę, że są zaporowe jakieś tutaj liczby, nie? Szkoda, że nie działa ten... No nie, jak mam 400 tysięcy, to raczej 2 milionów nie zdobędę, ale to też by się, zobaczcie, jak fajnie opłacało. Zobaczymy, widzowie. To wszystko tak naprawdę w tym momencie zależy od tego, jak pozwoli mi na to srebro, poniekąd złoto, święta mikstura. No tu, jeśli chodzi o jeden atak, no teoretycznie z widzami można jeden atak jeszcze przeprowadzić. Możemy, widzowie, jeden atak przeprowadzić, tylko muszę zobaczyć, jaką mam armię. Przyspieszmy gryfa bitewnego. Bo nie atakowałem na Fenira, a myślę, że tego Fenira... O, źle zrobiłem, ale dobra. Czyli o połowę mniej tych słabszych trzeba dawać w tym momencie specjalistów. No to specjalistów szkolić nie musimy. To kogo ja bym tu wyszkolił? Ci niech się szkolą. A, tylko widzowie, będzie problem, moi drodzy. I znowu dałem ciała, widzicie, z czasem. Widzicie, jesteście świadkami. Zamiast animatore powinna tutaj być nasza Aurora. Ona też by coś wpłynęła na to. No trudno. Wiecie co? Zrobimy sobie taki jeden atak, ale dajcie mi wyszkolić armię. Ja na chwilę spauzuję nagranie. Minie czasu tam pewnie koło 20 do 30 minut, bo też niech trochę przyjaciele mi pomogą tutaj w wyszkoleniu, bo zobaczcie, będziemy atakowali Kleopatrą na Jorgemunda. No i w tym momencie, jeżeli atakujemy Kleopatrą, no to przynajmniej 12 tysięcy byśmy potrzebowali jednych, drugich. No jeźdźców tam, powiedzmy, że nam starczy, gryfów też tak średnio, jestem przekonany. No i tych specjalistów raczej jest okej. Czyli powinniśmy dać radę, nie? Więc raczej będziemy następnego Jorgemunda i to będzie tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o Rangarok. Ale myślę, że jeszcze jeden odcinek wam nagram już, bo ta ranga będzie się, moi drodzy, w niedzielę kończyła. I myślę, że tak właśnie w niedzielę wam takie podsumowanie z tej całej rangi, z tego, co osiągnąłem, będę mógł nagrać. A dlatego chcę też, słuchajcie, Fenira zaatakować, bo tak jak mówicie, tak jak wam pokazuję, w ekwipunku to możemy sobie kupić, to też, ale możliwe, że się pokuszę na niebieskie i brakuje nam teraz punktów, żeby kupić tu. I jeżeli mi fajnie punkty będą wchodziły na Fenirze, to pokuszę się również na niebieskie klejnoty. Pokuszę się na niebieskie, bo to jest różnica spora w tej sile i wtedy, no tylko pamiętajcie, że musiałbym każdego klejnotu razy 3. Żeby mieć 3 ubrania, nie? Czyli w tym momencie 3 miliony potrzebuję tutaj i 3 to jest 6. I tych również po 3,
czyli jak jest 3, no to to jest już 9 milionów i razem 18 milionów. No niestety, tyle będę musiał zdobyć, aby mieć niebieskie klejnoty, więc sami rozumiecie, że fioletowe to nawet nie wchodzę. Bo wiem, że to trzeba mierzyć siły na zamiary, nie? Także jak widzicie, no gra mocno potrafi wciągnąć i chciałoby się różne osiągnięcia porobić, tylko no jest kwestia złota i to tak działa troszkę uzależniająco, przed czym was też widzowie przestrzegam, tak? Mocno chciałem was przed tym przestrzec, żebyście tą granicę umieli postawić, bo to wiecie, no naprawdę można popłynąć tutaj z kasą, a ja myślę, że moje porady, moi drodzy, zresztą jak ktokolwiek zechce mnie wesprzeć, bo stwierdzi, że dzięki temu zaoszczędził dużo pieniędzy, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Na pewno wsparcie się przyda, drogi widzu, ale przede wszystkim też doceniam to, że komentujecie, lajkujecie, udostępniacie tę serię, bo zawsze jakieś tam parę groszy wpadnie. No naprawdę są jakieś grosze z tego YouTube'a na tym etapie i przy tych wyświetleniach, ale zawsze parę groszy jest i to się też przyda mojej sytuacji, także będę bardzo wdzięczny, moi drodzy, za udostępnianie. Dajemy pauzę tak około pół godziny, myślę. Jest 14, teraz 22, to nawet do 15 zrobię pauzę, żeby po prostu wyszkolić armię i zrobimy atak na Jurgemunda. Ciągle mi się ich na... Nie, Fenira, przepraszam, przecież Jurgemunda już atakowaliśmy, to jest napaść na Fenira, widzowie, na Fenira. Na Fenira będziemy atakowali i zobaczymy, jak tam nam to pójdzie, bo atak na Fenira, widzowie, był tylko jeden, mi się wydaje, albo się mylę. Zobaczcie, tu były dwie napaści z wami. Trochę krypt. Dzisiaj jeszcze podkrywałem jakąś tam arenę, odebrałem darmową ofertę. Ktoś tu mi zasoby wysłał, nie wiem po co, ale dziękuję. Jurgemundów to cały czas jest ta napaść. Widzicie, cały czas małe wyniki, więc tutaj faktycznie... To są cały czas... tak, raz tylko na Fenira atakowałem, to było na odcinku. Widzicie, tylko raz atakowałem na Fenira, także teraz zaatakujemy raz drugi. Dobrze, to jeszcze dodajmy może naszemu smokowi, póki pamiętam, widzowie, jedzonko. No myślę, że 191 poziom spokojnie osiągnę po ranga roku, a może drugi, trzeci. Cały czas widzicie tego smoka, staram się rozwinąć. Natomiast do 200 poziomu na pewno, jak dojdę, to będzie chwilowy zastój, bo tam dużo tych smoczych oczu potrzeba i tylu nie mam. Zobaczmy, ile mam tych smoczych oczu. Mam 26 tysięcy, a musiałbym mieć chyba 50, jeśli dobrze pamiętam. Chyba 50 tysięcy, widzowie, albo jeszcze więcej. Nie pamiętam. Jak wiecie, ktoś z was wie, to możecie napisać w komentarzach. Natomiast to tak, no wiadomo, no chciałbym rozwinąć bardziej tego smoka, ale... Też nie będę kupował tych smoczych oczu czy tego. No wiadomo, że robi się coraz trudniej. No to jest oczywiste, widzowie, niestety. To jest oczywiste. Dobra, to chwila pauzy. Widzimy się za chwilę, drogi widzu. No dobra, moi drodzy, dobra. No coś tam niecoś wyszkoliłem. Myślę, że będzie gites. Zaraz zobaczymy, bo też wiecie, muszę się przyzwyczaić do tego, że nasza Kleopatra no dość mocno awansowała, tylko wypadałoby ubrać tą naszą Kleopatrę. Bo jest goła i wesoła, wszystko jej animatorę zabrała. No niestety, tak gdzieś mi się ubrania, widzowie, poniszczyły i jak widzicie, staram się radzić sobie jak mogę. No niebieskiego raczej bym tu w życiu nie zakładał. Ten niebieski to jest na wyższym poziomie. Tutaj mamy co? To są 16% jeźdźcy, to odpada. Niepotrzebne nam 24 jednostki latające. A czy ma coś nasz Garvel? Główny bohater? No nie ma tu nic takiego. Nie ma tu nic takiego. 12% tutaj jest coś. Jednostki latające, a tu jest ogólnie... Aha, też są jednostki latające. No to widzowie, no to oczywiście, że jak mamy możliwość wzięcia wyższego procentu, no to oczywiście, że skorzystamy, tylko... A, można, dobra. No to jednostki latające. No bo skoro tam też mieliśmy jednostki latające, no to weźmiemy większy procent. No raczej tutaj już Kleopatry, widzowie, nie awansujemy i nie jest to celem jakby. Ale chcę zobaczyć, bo tylko jeden atak na razie na Fenirów robiłem. O nie, nie wkopię się, widzowie. Nie zrobię tego, co zrobiłem ostatnio. Że miałem tyle godzin marszu. Fajne skrzynie są, jakbyśmy go pokonali. No i zobaczcie, no kurczę. To jest, widzicie, taki dylemat, bo z jednej strony zmniejszając liczbę najemników,
zmniejszam sobie wyniki, ale z drugiej strony no muszę to zrobić, żeby ich ginęło jak najmniej. I jakby no... Jest to taki dylemat, nie? Jest to taki dylemat. Ja bardzo bym chciał tu kiedyś uderzyć taką full opcją wszystkich najemników. Zobaczcie, ta Kleopatra jest tak rozwinięta, że potwory to wszystkie się mieszczą. Tu już nie będę potworów ustawiał może. Ustawię albo i nie ustawię. No dobra, tam symbolicznie, jeżeli jest tylko trochę ponad, to żeby nie marnować. A tak to zostawimy. I co tu mamy z armią, widzowie? Spróbujmy. 12 tysięcy, 12 tysięcy. Tych by trzeba siłą rzeczy może 7 dać, tych może 700. I teraz tak. Teraz tak, no nie mamy tu zbyt dużego wyboru. 4000 to by była tak, 1/3. Wiem, że ta metoda mi się sprawdzała. 4000. Tych sobie pomińmy. No tu nie mamy też za dużego wyboru. To niech będzie 1500. I co teraz? Zwiększać? No można zwiększyć, widzowie. 13 tysięcy. Wiecie, bo w momencie jak szybko awansujemy kapitana, to ciężko nam się z liczbami ogarnąć. No dobra, 13 tysięcy. No to tych na fulla damy 520. Chodzi o to, żeby była maksymalnie zróżnicowana armia. No tych jest trochę więcej, ale pamiętajcie, że to są 6 poziomu, a ci są 7. Bo gdybyśmy mieli jeźdźców 7 poziomu, to dalibyśmy 6500, nie? No że jest, dobra, tam atakujemy. Atakujemy, widzowie. Spróbujmy raz zrobić atak, bo ja często robiłem ataki przyspieszane. Są też takie teorie, chociaż no dużo osób to ze znanych graczy neguje, ale jak widzicie, tutaj też inni gracze idą w normalnym tempie. Ja zazwyczaj robiłem przyspieszane marsze na potwora, a teraz spróbuję zaatakować potwora normalnym tempie marszu, no bo to wiecie, ta minuta, no to jakby ciężko jest minutę już przyspieszać. I zobaczymy, czy da to lepszy po prostu wynik naszej Kleopatrze. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Wszystko mamy powłączane, wszystkie możliwe bajery. Status premium jeszcze nam obowiązuje. VIP, no to ja sobie VIP szybko przedłużę, żebym czasem gdzieś go nie pominął. Premkę mamy jako wielki marszałek. No i te wszystkie dodatki również mamy. Najważniejszy dodatek to bonus do Fenira. Bonus do Fenira, no to jest, moi drodzy, najważniejsza rzecz. Czy coś nam dało tu fajny wynik? No szczerze, widzowie, nie dało nam fajnego wyniku. Także to też potwierdza, że średnio ta metoda działa, nie? Zobaczcie. Bo ja z tego, co pamiętam, to też chyba na początku odblokowywałem. To nie są jakieś wyniki tutaj, widzowie, no nie wiem, porażające, że tak powiem, nie? Więc tu muszę was niestety, kochani, zmartwić, że... No te 75 tysięcy kieł Fenira, słaby wynik, no bo porównując do epickiego starożytnego potwora, gdzie tak zdobywałem 120 nawet tysięcy, a jeszcze nie miałem G7, no to jest to bardzo słaby wynik. Już nie mówię o tych bilionach tutaj, no już nie mówię o expie, także nie jest to za kolorowo, ale to tak jak mówię, żebyście wszyscy byli świadomi, dlaczego mam takie słabe wyniki. Znaczy słabe jak na mnie, tak? Porównując do innych moich wyników. No to moi drodzy, moje wyniki są słabe, dlatego że... Moje wyniki, kochani, są słabe, dlatego że mam mało najemników. Widzielibyście różnicę? Jeszcze postaram się zapytać kogoś z przyjaciół z klanu, czy by mi nie pomógł ogarnąć jednego pakietu na najemników. Bo jeżeli to by się udało, to wtedy byście widzieli, jak pełnym składem najemników atakuje i jaki to daje wtedy wynik. Przypuszczam, że różnica mogłaby być nawet 10-krotna. No ale nic widzowie z tym nie zrobimy, nie? No tutaj wiadomo, no nie chodzi o to, żeby dać się ponieść i kasę w to ładować. W przypadku, gdyby mi przyjaciel ogarnął ten pakiet, to miałoby to, widzowie, jakiś sens. Więc tak już na zakończenie zajrzyjmy do sklepu. Ja postaram się jak najwięcej tych punktów oczywiście tutaj zdobywać. W sklepie miałbym do kupienia teoretycznie, no coś bym tu miał jeszcze do kupienia, ale na razie się wstrzymam. Na razie chcę zajrzeć do ekwipunku, bo brakuje mi tutaj, widzowie, jednej rzeczy. W życiu 3 milionów w ten sposób nie uzbieram, więc zacznę od zielonych. Tego mi brakowało, ten tyra. I w tym momencie jeden ekwipunek, widzowie, możemy już stworzyć, chociaż ten zielony. Chociaż, moi drodzy, ten
zielony jeden ekwipunek stworzymy, zawsze jeden do przodu, Kleopatra już będzie w co miała być ubrana. Doprawmy rogi, Kleopatrze, widzowie, czyli 100% tutaj na zielonym, 35%, no czyli tyle samo, co teraz była ta siła. Utwórz. Tworzymy ekwipunek. A patrzcie, bo ja miałem więcej jeszcze tych kamieni. Okej. Czyli jeszcze jeden zielony też mogę stworzyć. Bo mi zostały, ja te kamienie zbierałem. Jeszcze po jednym zostało. Czyli jeszcze raz ten Tyra muszę zdobyć i Inga kupić i będzie już drugi ekwipunek. No zobaczymy, bo może dzięki temu, że ubiorę, słuchajcie, porządnie Kleopatrę. Moi drodzy, dzięki temu się może pokazać, że Inga... A, bo to są oba, Inga i Tyra to są oba z... kurczę, z Fenira. No chciałem niebieskie, ale tak jak mówię, no jest to ryzykowne. Można spróbować kupić później dwa niebieskie takie, znaczy po jednym i pomieszać z zielonymi, zobaczyć, liczyć na łód szczęścia, ale to chyba tak, widzowie, niestety nie działa. To tak nie działa. Jest jakaś napaść, ale ja nie wiem, czy mam czym atakować. No może bym zaatakował, ale... Wiecie, to jest łatwe, tak łatwo się tutaj zamotać w tym wszystkim. Mało punktów. Jakby mi się udało więcej, to na pewno bym tutaj fajnie to zdobył. No musiałbym ogarnąć, słuchajcie, tych najemników, to wtedy miałoby to sens. Tutaj bym wtedy ładnie odkrył. Także z pewnością, widzowie, muszę pogadać z którymś przyjaciół. No chyba, że wy wiecie, jak to ogarnąć. Ktoś z was mógłby pomóc z pakietami. No to byłoby fajnie, bo no 200 zł to tak nie bardzo, nie? No dobra, to chyba tyle w tym odcinku, widzowie. Troszkę starałem się krócej, ale tu się tak dużo dzieje, że jak widzicie, krócej się nie da. Będzie mi, drogi widzu, już tradycyjnie miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, czy udostępnisz to swoim znajomym, bo im więcej osób ogląda, tym ta seria się rozwija. I dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wszystkie wiadomości, które mi tutaj w TotalBet piszecie. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie. Jeszcze pewnie jeden odcinek podsumowujący ranga rok będzie, ale to jak już będzie ta ranga się kończyła. No chyba, że na spontanie się coś zadzieje, to wtedy zobaczycie. Także do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się, cześć.